Siemano mili. Odrobaczanie na początku. Wypił pywerko i zucił. Zucił puseczkę. Menelstwa. Zjadł kubek lodem, zjadł i wyzucił do wody. Piwerko z butelki wypił, taki bogac. I wyzucił do wody, melej. Wódkę, krupnik, to się wódką nie nazywa, ale krupnik, no podobno to wódka. I do wody wyzucił. A tu lepsze menele, zobaczcie. Na sztort stało. Ba, na nóżkę. I wyzucił butelkę i żbił. Tu ładna też podstaweczka taka, o! Wyzucił do wody, melej. Tfu. Tfu. Robactwo. A nie wiem, czy to się czymkolwiek różni od takich robali, którzy łapią ładną rapę, robią sesję, rapa zdycha, a oni potem wyrzucają tą rapę do śmietnika w czarnym worku. Bo niesmaczna, oddaliby. Głodnym babciom, czy sami by kotleciki zrobili. Do wora w czarnym worku. Celebryci tak robią? Co? Celebryci tak. Niektórzy tak robią. A inny celebryta znany, pety do wody, nie wiem czy jeszcze wrzuca pety do wody. Ludzie, i oni chcą uczyć młody narybek wędkarstwa i zachowania się nad wodą. To tak samo jakby pedofila wpuścili do przedszkola. To jest kubełek. To jest lód. To jest butelka, to jest szklanka. Zawartość tego środka to jest moje wino własnoręcznie zrobione z moich ogrodowych winogron. Nie poczęstowałeś jeszcze swoim? Kogo? Przecież ty, no. Nie, przecież ty jesteś szofer. No dzisiaj nie, a ty kiedy? A jak ja dopiero rozpoczynam, pierwszy raz. Aha, no dobrze. Za tych, co polegli nad wodą, nad Wisłą. Nie piłem czegoś takiego jeszcze. A ten rapa ma tylko rękę nie do ryb. Bo ma nie przepustkę dostał, stworek. I to co opowiada, na przykład jednego dnia nie było wody. I wszystko zasrane tam w kibla. Wyobraźcie sobie. Takie rzeczy mi opowiadał, że uważam, że część tych lekarzy powinna leżeć zamiast tych pacjentów. Po prostu jest to chore. No ile, 2 tygodnie już ci rezonans obiecują, tak? Zamiast od razu zrobić z kontrastem, to teraz muszą zrobić drugi raz, bo bez kontrastu za mało szczegółowo wyszło. Ale było jeszcze tak, że byłeś zapisany na rezonans, przychodzisz na rezonans, a tam nie jesteś na tą godzinę, tak? Czy w ogóle cię nie ma? Na EEG. A, na EEG. Ale każdorazowo jak przychodzisz na badanie, jest jakiś problem. No. A to go nie ma, a to nie na tą godzinę, a to już nie mogą zrobić, bo już jest nie na tą godzinę. A to, człowieku, to co mi opowiada, to jest jakieś w ogóle chore. Słodkie, mocno słodkie. I to nie jest, bo jest coś takiego jak winogrona i winogron. Więc to jest z... Winoroś. Z winogron, ale nie z winogron w liczbie mnogiej, tylko z rośliny, która się nazywa winogron. Tak mi mówił fachowiec. Winoroś, nie ma rośliny winogron. Zaraz do fachowca zadzwonię. Winoroś. Ale zaraz do fachowca. Ale to ci mówię, że winoroś. Znacie się trochę? Winoroś. Czy jest coś takiego jak winogron? Bo fachowiec mówił mi... Powiedzieć i napisać można wszystko, nie? Wszystko się okaże, kto ma teraz rację, nie wiem. Mili, zaraz tylko walnę to... Ty, ale to zaraz tego nie będzie, człowieku. Zaraz będzie rapa tańczył, buty wiążę i usuwam ciążę. Tańcz, żygaj, baw się. Powiem tak, ja lubię słodkie. Dziewczyny. Ale tu w tym przypadku... Tam słodkie dziewczyny, rzadko się zdarza, człowieku. Dziewczyna jako dziewczyna to... Zazwyczaj to są człowieku, one tylko patrzą na pieniądze, człowieku. Jak koszka, czekolada. Daj spokój, to tak one są tyle samo warte, ile te celebryty, człowieku. To w większości te kobiety się nadają do tarcia chrzanu i do pchania pustej karuzeli. Też się nie nadają, tak. W większości. To tak jak z robalami. Jest wśród ludzi masa robali, większość robali, ale też są ludzie. I wśród dziewczyn są fajne dziewczyny, normalne ludzie wśród tych dziewczyn, a reszta to są robacznice, no człowieku. Dobre, jak to się schłodzi, to no nie dadzą, no nie dadzą mi żyć. Trzeba to obtoczyć lodą. Cześć Maciu, bo tu mędrzec, ja piję wino z tego, swoje. No i? No i no jest pyszne, ale wiesz co, bo tu mędrcy mówią, że nie ma czegoś takiego jak winogron. Bo ty mi mówiłeś, że to co u mnie rośnie, to nie są winogrona, tylko winogron. Tak, to jest winogron.
A oni mówią, poszedł do słownika polskiego, do Google'a, mówi, nie ma czegoś takiego. Ja to wiem bez słownika. No. Roślina, no każdy ma swoje. Ale widzisz... Oni sobie kurwa winogronę posadzą, niech zrobią wino. No ale widzisz, jednak miałem rację. A tu znowu drugi mówi, że to mówiłeś, że to winorośl. A w życiu? Winorośl ma tak malutki, cienki owoc i gorzki, że on może się co najwyżej na nalewkę nadawać, jeżeli będziesz chciał mieć serakę. Nie chcę mieć. Ani nalewki, ani seraki. Dokładnie. Winorośl nie ma owoca, które nadaje się do tego. To nie jest winogrono, bo winogrono generalnie jest nazwą zarezerwowaną dla owoca spożywczego. A winogron, to tata mówi mi, że nie tylko, bo też i do przemysłu. A winogron jest to właściwie, to jest właśnie, to jest winogrona, która ma dużą pestkę, mało miąższym i ale sporo soku, ale ona jest, wiesz, do jedzenia, to wiesz, weźmiesz i plujesz. Czyli mogę czuć się, że znowu jestem wygranym. Jesteś zwycięzcą. Jestem. To tak jak krzyknął na tamie, jestem zwycięzcą, wyszedł z boleniem 2 kilo. Właściwie to jest, wiesz, to jest taki owoc bardziej deserowy, stołowy. Chodzi o to, że on ma dużo mniejszą pestkę, albo w ogóle nie ma tej pestki. Rozumiem. Nowe odmiany, nowe szczepionki właśnie z idą w kierunku, że nie mają pestki. Nowe szczepionki na srowit. No. O, 5 kormoranów, ryba się pojawia znakiem tego. Słuchaj. Dobra, w takim razie, Macieju, bardzo ci dziękuję, bo na trzecią nogę muszę walnąć. Najlepszego! Sława Ukrainii! Cześć! Zrobimy drugą część, dlaczego nie ma ryb. Ale to spokojnie, spokojnie. Od razu muszka mi się wbiła do winka. Winka, muszka, owocówka. Jaki bad. Mamy neandertalczyków za sobą i mamy już za sobą pierwszą cywilizację. Czyli tak jak mówiłem, pierwsza cywilizacja w delcie Tygrysa lub Tygrysu. I dobrze mówię. Jaka była ta druga rzeka? Eufrat? Eufrat i Tygrys. Czyli jednak dobrze pamiętam. No to chłopaki też do szkoły chodziliście. Nie uciekaliście na wagary? Pierwsza, tak, około 7 tysięcy lat wstecz. Natomiast mieli, były wcześniejsze. Były słowiańskie cywilizacje. Zobaczcie, na Bałkanach są starsze, dużo starsze piramidy od piramid egipskich. Ale kto wam o tym powie? No kto wam o tym powie? Efendi wam o tym powie, przecież nie powiedzą wam o tym ci, którzy osądzają dziewczynę, która wyrwała zboczeńcowi czy zboczeńcowi, zwyrodnialcowi torebkę tęczową i dostała 3 lata i sądy pod protektoratem żmijowego plemienia zasądzają jej 3 lata i żmijowe plemię w osobach Pińskiego i Szwajgierta. Pozdrawiam Bolka Szwajgierta, jego tatusia. Oni też są z plemienia żmijowego. Też nie podoba im się postępowanie tej naszej bohaterki. Kilkadziesiąt tysięcy lat, nie kilkanaście, a kilkadziesiąt tysięcy lat już były słowiańskie stare kultury. Już przed kilkudziesięciu tysięcy lat znaleźli człowieka na terenach słowiańskich, tutaj u nas. Nie pamiętam, czy to było na terenie Polski, czy gdzieś w Europie, niedaleko Polski. 40 tysięcy lat. To jakie korzony są. I on już wtedy miał koszulę i on chyba złamał nogę, czy uderzył się w głowę i umarł w tych górach. I jakieś już miał, czy buty, że wiązane, czy coś. Już takie naprawdę wysoka kultura. Ile to było przed jeszcze Mezopotamią. Ale oni, żmijowe plemię, wam prawdy nie powie. Załóżmy, że 7 tysięcy lat temu pierwsze cywilizacje. Oczywiście ja twierdzę, że to było kilkadziesiąt tysięcy lat wcześniej, ale załóżmy. I wtedy, jak już się pojawiły te pierwsze cywilizacje, czyli cywilizacje w Azji,
Potem były cywilizacje w Afryce, w Ameryce, te cywilizacje, które były, powiedzmy, tam i tu w Meksyku, i tam, i tu, i tamtego. I one tak jakby ujarzmiały już wodę. Wodę dla celów rolniczych, wodę dla celów, no, rolniczych, to i przemysłowych. No i mordowali te rybki, tak, dla celów spożywczych, dla celów handlowych, bo dla celów spożywczych własnych, okej, no to zabijamy dwie rybki, bo dwie rybki rodzina zje, tak? Albo jedną rynnową rapę. Czym się różni rynnowy kleń od nierynnowego klenia? Bo właśnie kaleka ze wschodu, znaczy ja tego nie czytam, tylko mi tam chłopaki donoszą, nieładnie zdonosić, że rynnowy kleń, czy rynnowy sum, czym się różni rynnowy sum od suma nierynnowego, albo rynnowy kleń od nierynnowego klenia, albo płoć gruntowa od płoci niegruntowej. Powiem wam tak, rozumiem, że jest złapany w rynnie, czyli nierynnowy, a złapany, ale to muszę się napić, jak tu nie pić, słuchajcie, no po prostu w mediach zasiadają po prostu dzisiaj tacy jak w rządzie. Szkodniki! Szkodniki! Kwoczymy. Trzeba mi się wali te winko. Kurwa, pochlastam. O! Siuma! Strzema. Je na przykład z tego Nilu, czy z tego tam innej rzeki, odprowadzali tą wodę. Tej rzece to nie zaszkodziło. Robili tak jakby też nawadnianie i wodę doprowadzali do miast. To wszystko jeszcze jest zgodnie z jakąś taką naturą. Ale w momencie, kiedy oni już zaczęli łowić te ryby przemysłowo, pamiętajcie, że już wtedy zaczęli robić obwałowania, żeby nie zalewało im miast i miasteczek i tak dalej. Już wtedy zaczynało być, ta rzeka już nie wylewała tam, gdzie wylewała. Czyli już zaczynało się tak jakby rzeki były wzięte w kaganiec. To były tak jakby pierwsze kleszcze dla ograniczenia rybostanu. Ale mimo wszystko, że tak było to robione przez jeszcze tysiące lat, to tej ryby było jeszcze bardzo, bardzo dużo. Pamiętam, jak Boj Żeleński, to taki, kto nie wie, to powiem, to był taki polski pisarz. Słówka i tak dalej, tam napisał różne rzeczy. Jak pisał chyba w 23 czy 27 roku, nie pamiętam, gdzie on to pisał, czy w jakiejś gazecie, czy... Ale to nie było w jego książce, jakiś taki reportaż czy coś. Wisła to jest jeden wielki ściek. Uważajcie, 20 lata przed wojną, to jest jeden wielki ściek, jeden wielki syf. Wyobraźcie sobie, przed wojną 20 lata, tak pisał Boj Żeleński. Oczywiście on to porównywał do lat dziecięcych. Nie pamiętam, w którym roku się urodził i co ten, ale jakie zmiany musiał, ale dojdziemy do tego czasu. Jesteśmy przy momencie, kiedy kupcy już kupują od rybaków ryby, które idą na handel. Przemysł, ale ludzi jeszcze nie jest tak dużo. Zapotrzebowanie też było mniejsze. No nie było też, słuchajcie, takiej techniki, technologii, które pozwalałaby tak, że puszczają kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów sieci. Potem to jest nawałek i cała przetwórnia, która wyjeżdża na ileś miesięcy czy na pół roku, a potem ci rybacy mają takie ręce, że nie mogą tych rąk od słonej wody zostawić na powierzchni, czyli śpią, nie wiem jak jest teraz, tak było kiedyś, już za czasów, powiedzmy, no, kiedy ja żyłem, śpią na łóżku, a ręce mają w wodzie, żeby im to nie popękało. No takie rzeczy, no świat jest wymordowany, mimo że 3/4 kuli ziemskiej to jest woda, to woda jest wymordowana, zatruta i taka enklawa tylko została niewielka, no. A też nawet jak pojedziesz do Dominikany,
czy tam na jakieś takie inne wyspy i tak dalej, tam Haiti, no to że kurwa, niebywałe, zajebane, zasmrodzone, co jakiś czas kontenerowiec się rozwali, ale to w dalszych czasach. Jesteśmy dzisiaj przy tym, jak już rybacy zaczynają przemysłowo łowić w czasach starożytnych i kiedy już zaczynają być obwałowania, to już zaczyna być mniej ryby. I nie tylko ryby, ale mniej zwierząt. Cały czas pamiętajcie, że jest bardzo mało ludzi. Zaczyna się przemysł, handel i tych ryb jest na pewno dużo, dużo mniej, dlatego że objętość rzek została ograniczona, dostęp do, nie do starożytnych, do rozlewisk jest ograniczony i jest tylko wtedy, kiedy woda wychodzi ponad wały, a to już jest rzadko. Ryby są zabijane, zobaczcie sobie na przykład w Wenezueli, w Peru czy w Brazylii, gdzie nie doszły ścieki, ale rozmnożyły się tak jakby plemiona i oni żywią się głównie rybą. I już mają sieci i tymi sieciami łowią. Być może nie tylko dla siebie, ale dla innych plemion, może handlują tą rybą. I już na tych odcinkach brakuje ryb, łowią takie ryby. A kiedyś było masę, jeszcze nie tak dawno. Czyli już lekki przemysł, leciutki przemysł już skutkuje tym, że na pewnym odcinku brakuje ryb. A tu jeszcze nie wyszła trucizna, nie weszły korporacje. Powoli. To bardzo wolno postępowało. Bardzo wolno. I ta ryba była praktycznie na tym samym poziomie. Było jej coraz mniej, ale ten spadek był po takiej linii. Rozumiecie? A od 100 czy 200 lat jest po prawie pionowej linii. To jest ta różnica. Ta ryba nadążała się mimo tych obwałowań, mimo tych przemysłowych, w cudzysłowie, połowów. Te zniżki były tak powolne, że one postępowały przez tysiące lat. Nie przez setki, przez tysiące lat. Były praktycznie niezauważalne. A teraz, mili, wiecie, co jest zauważalne na Wiśle? A wiesz, ja bym chciał, żeby mądry Rafałek w 2019 roku, uważajcie, złowił... On myśli, że on tam, że ja nie wiem. Ja chodziłem, ogniska paliłem i obserwowałem. On siedział w tej łódce i kilkadziesiąt sandaczy dziennie łowił w 2019 roku. Namierzył te sandacze, rzeczywiście, napierdzielił ich kilkaset, a jak wam powiem, że pod 1000, nie uwierzycie, no bo ja wiem, nie uwierzycie, a po 20, 30, 40, 50 dziennie? Tak. Rafał chce być najlepszym sandaczowcem w okolicy tutaj, powiedzmy na Mazowszu. Nie Rafałku, najlepszym jest Kleń, mój wychowanek. Niech ci będzie, że jesteś drugi, niech ci będzie, ale jesteś drugi, pamiętaj. Ty jesteś najlepszym sumiarzem, uważam, w Polsce. Chociaż tutaj zastanawiałbym się, czy nie Kleń, bo myślę, że z kwoka to jesteś najlepszym sumiarzem w Polsce. Ale myślę, że ze spinningu jednak Kleń jest najlepszym sandaczowcem w Polsce i sumiarzem. No jest różnica, no Niki Lauda, a w drifcie, rozumiesz, i ten kierowca, no. Dlatego tu się nie ma co ścigać. Czy ja się ścigam? Zobaczcie. Wiem, gdzie można złowić każdą rybę na Wiśle, każdą. I grubego klenia, i certę, i suma, i sandacza. No to Rafałek teraz też znowu jakieś sandacze. I znowu, no chodź, chodź, ale bez muchy. Nie. Bywa rzeka do Wisły. Jest gorąco. Ta rzeka wpływa. Ja więcej wam nie powiem. No, wreszcie się ode mnie odczepi, bo mnie zaczyna... Wpływa rzeka do Wisły. Ta woda jest natleniona i ta woda jest zimniejsza. Dlaczego nie na górze? Bo cieplej. Dlaczego nie na... w połowie wody? I tam szukajcie sandaczy. Są. Znowu mi... Nie chcę mi nawet wysyłać skubany, bo boję, patrzcie, ufa mi, a nie ten.
ufa mi, a nie puści mi SMS-a. Pokazywał mi, znowu taką metrówę walną. Siedzi tam, jak rzeki wpadają do Wisły i w połowie wody wali. No kocha te sandacze, są, coś tam zostało jeszcze, nawet i tutaj, na tym odcinku warszawskim jakieś tam sandacze zostały. No ale tam, wiadomo. Natleniona woda, zimna woda i tak po środku. Ruch, tlen i temperatura. No słyszeliście, co powiedział? Sandac! Co powiedział ten? Bach! Sandac! Tak jak są, lubi zimną, ciepłą wodę. To tak jak ciepłe lody. Dobra. Piotrek, spokojnie. Bo będziesz z piwerkiem zaraz w tych tworkach. Sam Sebastian, bo! Ale dobre. O lala! I cała sala śpiewa z nami. O Jezu! Tak głęboko? Nie, bo zaraz... Nie chodzi o to, zaraz... Ała! Ja bez klapków zaje... Jakieś wężownice. Sam Sebastian Bach! No. Dobra. Właśnie się tutaj ustawiam na... rynnowe kabany, bo powiem wam, że jak słucham tych kalek ze wschodu, to nabywam nowej nomenklatury i uczę się od nich. Ja sam Sebastian Bach. Czekam na śmierć tego bytu i będę pił przez tydzień. Bo on po prostu zniszczył Polskę. On, reszta bandy od 1939 roku niszczyła Polskę. Strasznie niszczyła. Ale to co ci bandyci teraz zrobili przez ostatnie 8 lat, no to takiego bandytyzmu jeszcze nie widziałem. Złodziejstwa, bandytyzmu, morderstw, ludobójstwa. 250 tysięcy osób zamordowanych przez zwykłą, planowaną pandemię. Ale mnie te rybki dziobią, wszystkie zjadają mi na skórek. Tu mniejsze. Ale no skubane, no tak mnie jedzą. Mam nadzieję, że zjadają mi ten na skórek tak jak te japońskie rybki, że ten taki niepotrzebny, ale... Ja wam kocham przyrodę, kocham Polskę, kocham Warszawę, kocham Pragę, Żerań. Nienawidzę bandytów, morderców, ludobójców, antypolaków. Nienawidzę ich. Karę śmierci bym wprowadził za to, co robią z naszymi rzekami, znaczy z naszymi wodami. Ci ludobójcy, rybobójcy, karę śmierci, naprawdę. A potem ci wyjdzie taka łachudra, taki ubek i powie ci taki ubek, taka łachudra, że to są jakieś tam algi winne, że to natura zabiła, to są łachudry, ubeki, to są po prostu byty, które powinny być no, rozchlapane w ostatnich sekundach ciąży. Sam Sebastian Bach! Jakie zimne, jakie fajne. Wszędzie. O, nie ma. Jak to? Są. Tylko im bliżej korzeni, to wiadomo, bo tam jest domek. Bardziej domek też, ale bardziej ochrona.
A większość wędkarzy patrzy to jak na mięso, wiecie, zawody i tak dalej. No patrzy na to, jest to straszne. Jest to straszne. Gdyby to ode mnie zależało, to... O Jezu, nie pytajcie, co by się działo. Nie pytajcie nawet. O, i tu mamy ważki, o tam się parzą, tam się parzą, tak. I tu mamy znowu ten mniejsze wężownice, o. Mucha, robimy zrzut, chodź. O Jezu, mucha, robimy zrzut, chodź mucha. Robimy zrzut, chodź mucha. O, mucha. Mucha pimpucha robi zrzuta z panem, tak. Mucha kocha, tak. No, przytulaski, chodź. O tak, ona kocha pana, tak? Jak kochasz pana? No i przytulaski z panem. No, idziemy spać. Idziemy spać. Dobry zrzut. Mucha kocha, powiedz rzuty. Gdzie sława kokainu? Me. Sława kokainu, me. Me.